Rozdział 4. Okres 3 lat w służbie śledczej jest wystarczający na to, aby poszczególne wydarzenia zaćmiły się, zamgliły i spopielały. A przecież czasem bywa inaczej. Opowiem wam jeszcze kiedyś o wypadkach tego rodzaju. W maju 1953 roku była u nas wyjątkowa posłucha, tak nazywamy okresy spraw łatwych lub okresy, kiedy właściwie nie ma zbyt wiele pracy. Właśnie w maju 1953 roku nieco odetchnąłem. I wtedy doszły do moich uszu dźwięki zegara, który pozostawił po sobie złotnik. Czy zauważyliście, że człowiek mocno zajęty nie słyszy na ogół zegarów znajdujących się w pokoju? Nagle dziwcie się, spostrzegając, że są, że, jakby tu powiedzieć, żyją. Usłyszawszy więc dźwięk sprężyn tego milczącego uporczywie świadka, wpadłem na pomysł, żeby, od tak sobie, prawie że z nudów, sięgnąć do tego, co było kiedyś. Historia zabójstwa pod Szepietowem poszła już dawno w niepamięć i zobojętniała właściwie wszystkim. Moi zwierzchnicy dawno już o niej zapomnieli. Poszedłem do naszego archiwum. Obejrzałem sobie jeszcze raz tamtą, pamiętną łuskę i dwie kule znalezione kiedyś w Szepietowie. Zdaje się, wspominałem wam o tym, że nie ma 2 pistoletów, które strzelałyby tak samo. Uderzenie w spłonkę łuski i samo osadzenie łuski w magazynku, a następnie w lufie jest w każdym wypadku dla każdego pistoletu jemu tylko właściwe. Znalezione łuski, a mamy taki zwyczaj, że zbiera się je zawsze i na każdym miejscu fotografuje się, po czym zdjęcia są powiększane. Zacząłem wertować zdjęcia z ostatniego okresu. Trwało to mniej więcej około 3 godzin. I nie dacie wiary, znalazłem wreszcie to, o co mi chodziło. Nie byłem jeszcze zupełnie pewny, ale wszystkie rysy na łusce przemawiały za tym, że z tego samego pistoletu, co kiedyś w Szepietowie, wystrzelono niedawno po 6 latach w Warszawie. Sprawa przedstawiała się następująco. Któregoś dnia, bodajże w przeddzień 1 maja, posterunek MO w Wilanowie został powiadomiony o wypadku przy kolejce wilanowskiej. Mniej więcej na wysokości fortu mokotowskiego tor kolejki odbija od szosy. Znajduje się tam zakręt, a kilkanaście metrów przed zakrętem przystają autobusy kursujące między placem Unii Lubelskiej i Sadybą albo dalej, Wilanowem, Powsinem i innymi miejscowościami położonymi w tym kierunku. Było to pod wieczór. Z wagonu kolejki wyskoczył jakiś spieszący się uczniak. Potoczył się po torze, wpadł do rowu, a potem, jak się to często w takich wypadkach zdarza, wygramolił się i wlazł prosto pod autobus na szosie. Kierowca autobusu nie miał prawa ruszyć dalej bez spisania protokołu, tym bardziej że wypadek był dosyć poważny. Milicjanci z Wilanowa po przybyciu na miejsce spisali odpowiedni protokół, a następnie udali się motocyklem do Warszawy. W czasie powrotu do Wilanowa zepsuł im się tuż za Belwederem reflektor. Początkowo jechali w zmierzchu, ale ponieważ ściemniało się coraz bardziej, funkcjonariusz prowadzący motocykl postanowił zreperować uszkodzenie. Przystanął więc i miał już zamiar sięgnąć po narzędzia, kiedy z bocznej drogi, prowadzącej w stronę fortu mokotowskiego, dał się słyszeć odgłos strzału. Nie pozostawało nic innego, jak tylko zawrócić i zainteresować się tym zdarzeniem. Strzał o tej porze, w pustce i ciszy, mógł być przecież sygnałem alarmowym. Skręciwszy po wybojach na boczną drogę, obydwaj funkcjonariusze spostrzegli rysującą się niewyraźnie sylwetkę jakiegoś wozu. Nie ujechali nawet 20 metrów w jego stronę, gdy nagle naprzeciw błysnęły światła. Wóz, kierowany prawdopodobnie przez tego, który strzelał, ruszył wprost na nich pełnym gazem. Zdołali w ostatnim momencie uskoczyć w rów. Nie udało im się dostrzec numerów rejestracyjnych, a pościg przy braku reflektora nie miałby sensu. Nie było w pobliżu telefonu. Zanim zdołaliby się dodzwonić na belwederską, upłynęłaby pewno godzina. Zresztą nieraz się zdarza, że legalni posiadacze broni wypróbowują za miastem jej działanie. O tylnym świetle mógł taki posiadacz broni jadący wozem również zapomnieć. Mimo to, Po zreperowaniu reflektora, obydwaj funkcjonariusze z Wilanowa rozejrzeli się w okolicy. Wartownik pełniący służbę za fosą fortu poinformował ich, że wóz skręcił w tę stronę z szosy przed pół godziną, aby wymienić koło. Kierowca, uporawszy się dość szybko ze swoją robotą, chciał prawdopodobnie zapalić papierosa. Wydostał ze środka płaszcz i w tym momencie rozległ się wystrzał. Najwidoczniej broń wypadła mu z kieszeni na ziemię, wypaliła sama. Pochylił się natychmiast. Gwizdnąłem, ażeby przywołać dowódcę warty. I to go chyba spłoszyło, powiedział wartownik funkcjonariuszom z Wilanowa. Jakiś półgłówek. Proce mu dać albo korkowiec, a nie pozwolenie na broń. Dowódca warty, który pojawił się niebawem, zbagatelizował to całe zdarzenie. Niemniej w myśl instrukcji obowiązujących w takich wypadkach, funkcjonariusze z Wilanowa zajęli się oględzinami miejsca, w którym padł strzał. Zebrali z drogi pozostawiony przez kierowcę niedopałek Wawela i łuskę. Łuskę kalibru 9 mm. Łuskę z tego samego pistoletu, którego przecież od lat poszukiwałem, z pistoletu, z którego został zabity złotnik. Mieliśmy więc, jeśli nie bezpośredniego sprawcę zabójstwa sprzed 6 lat, to w każdym razie obecnego posiadacza broni, która odegrała kiedyś decydującą rolę w dramacie. Powiedziałem wam, mieliśmy, odsapnął kapitan Gleb. Ba, to się łatwo mówi, ale w gruncie rzeczy odnalezienie tego gościa nie było łatwe. Ani wartownik za fosą fortu, ani obydwaj funkcjonariusze z Wilanowa nie mogli podać opisu wozu. Nie wiedzieliśmy nawet, czy to dekawka, czy też, powiedzmy, BMW. Milicjanci nie zauważyli barwy karoserii ani jej kształtu. Byli przynajmniej na tyle uczciwi i przytomni, że uprzedzili mnie z góry: każde nasze słowo w tej sprawie może was, kapitanie, wprowadzić na fałszywą drogę. W tej sytuacji poleciłem sekretarce, ażeby wypożyczono z powrotem z archiwum prokuratury teczkę dochodzeń nr DS4. 264/47. Zacząłem znowu wertować akta od początku do końca i od końca do początku. Zacząłem zastanawiać się, czy nie strzelał przypadkiem ktoś z tych, których kiedyś poznaliśmy. Kamiński, jeden z trzech, którzy współpracowali kiedyś ze złotnikiem. Kamiński ostatnio przebywał we Wrocławiu. Nadałem telefonogram do Wrocławia. Przyszła niebawem odpowiedź. Przeniósł się w roku 1950 do Jeleniej Góry. Spytałem, z kolei w Jeleniej Górze. Był na miejscu. Prowadził zakład zegarmistrzowski. Ożenił się. Klepał biedę. Ten nie mógł być zabójcą. Sprawa złotnika w moim przekonaniu teraz, kiedy myślałem o niej na świeżo, kiedy po 6 latach stawiałem znowu którąś z rzędu hipotezę, miała podłoże rabunkowe. Zabójca obłowił się. Środa, następny ze współpracowników złotnika, był w Krakowie udziałowcem Spółdzielni Mechaniki Precyzyjnej. Okazało się, że od 2 lat przebywa w Tworkach. Przedtem pracował, i to nawet dość ciężko, a sprawca zabójstwa połączonego z rabunkiem nie musiałby w ogóle pracować. Trzeci współpracownik złotnika, Misol, nie żył. Nie mógł więc być ani zabójcą i rabusiem, a tym bardziej obecnym posiadaczem broni o kalibrze 9 mm. Byłem jednak pełen nadziei, że tym razem uda mi się rozwiązać zagadkę. Zegar stał przede mną i wybijając dźwięcznie godziny, kpił ze mnie w żywe oczy. Jeszcze raz przeczytałem notatkę pozostawioną przez jego pana. Ja milczę, a on, to znaczy zegar, mówi. Waham się, a on nie ma wątpliwości. Zatrzasnąłem akta w szafie i poszedłem na obiad. Mieszkam, jak wam wiadomo, na Górnośląskiej. Obiady jada się zazwyczaj w komendzie, ale właśnie tego dnia miałem imieniny i matka postanowiła je uczcić kurą w rosole oraz jakąś specjalną szarlotką. Poszedłem więc Krakowskim Przedmieściem, a potem Nowym Światem w kierunku Placu Trzech Krzyży. Tu wpadło mi do głowy, że trzeba odwdzięczyć się staruszce za tę kurę i przynieść do domu jakiś bukiet. Na rogu Mokotowskiej i Hożej jest kwiaciarnia. Chciałem już skręcić od apteki na prawo, kiedy spotkałem jednego ze starych znajomych. Jak to zwykle bywa, zaczęło się od: dawno cię nie widziałem, co słychać i gdzie idziesz? Powiadam, że idę kupować bukiet. Idź lepiej do Głuchoniemych, mają pierwszorzędną oranżerię. Nie będziesz musiał zbaczać z drogi. Podziękowałem mu, bo mi się nagle przypomniało, że mam tu znajomego ogrodnika, pana Aleksandra, który pomógł mi kiedyś w pewnej zagmatwanej historii z kaktusami. I tu zaczyna się tak zwany akt ostatni. Otóż właśnie przeszedłszy przez bramę instytutu, musiałem się oprzeć o mur. Poczułem szum w głowie, jakby mnie nagle zdzielono obuchem. Okna na pierwszym piętrze od strony podwórza, gdzie mieściła się klasa ociemniałych, były otwarte. Odbywała się tam właśnie lekcja śpiewu. Słychać było powtarzane chóralnie: Misol, Misol, Misol. Motyw melodii odpowiadał jotawiotę dźwiękom bicia zegara. A ja nie mogłem przez tyle lat zrozumieć, że zegar nie był martwy. Że mówił, oskarżał, cogodzinne wydzwaniając nazwisko: Misol, Misol. Nie. W tej chwili nie było już dla mnie najmniejszej wątpliwości. Zrezygnowałem z kwiatów imieninowego obiadu, wyszedłszy śpiesznie na ulicę, skoczyłem do odjeżdżającej 116. Przecież mieliśmy w aktach sprawy starą niemiecką kenkartę z fotografią i odciskiem palców Misola. Kierowniku laboratorium, kiedy zamknąłem się z nim w moim pokoju, złapał się za głowę. Jak wielu innych starszych kolegów znał tamto zadawnione wydarzenie na pamięć. Przypomniał sobie szczegóły bez chwili namysłu. Przystąpił natychmiast do sporządzenia odbitek fotografii. Misol żył. Musiał żyć wbrew wszystkim i wbrew wszystkiemu. Należało się teraz tylko zastanowić nad sposobami jego odszukania. Żył, posiadał broń i jeździł prawdopodobnie własnym wozem. Gdybyśmy spróbowali zdjąć odciski palców wszystkich kierowców w Warszawie w celu porównania ich z kenkartą, zajęłoby to z pewnością kilka miesięcy czasu. Ta droga, pomijając jej nierealność, prowadziłaby na manowce. Nie pozostawało więc nie innego, jak tylko rozejrzeć się po dawnych śladach rzekomo nieżyjącego. Może nie zerwał kontaktu ze wszystkimi, którzy go kiedyś znali, może ktoś z dawnych znajomych spotkał w ostatnim czasie człowieka, który by mu Misola w pewnym stopniu przypominał. Udałem się na wszelki wypadek z powiększoną fotografią z kenkarty na Bagno, gdzie, jak wiedzieliśmy, kiedyś zamieszkiwał. Odwołałem na bok dozorcę. Spojrzał i powiedział: tak, był tu taki. Nazywał się Misol. Tylko że nie miał wąsów jak na tej fotografii. Ale zmarł, będzie już chyba ze 7 lat. Zmarł, zdaje się, w Radości czy gdzieś tam. Potem tu siostra przyjechała po rzeczy. Niech pan idzie na piętro. Tamta kobieta, u której on mieszkał, będzie to wszystko wiedzieć. Udałem się więc na piętro. Tamta kobieta, którą zresztą kiedyś badałem, była w domu. Fotografia wydała jej się nieznajoma, poza tym nie pamiętała mnie. Kiedy jednak wyskrobałem pospiesznie z scyzorykiem małe, francuskie wąsiki na fotografii, poznała. Misol. O, panie. Tego już dawno nie ma. Pociąg go przeciął w Radości. Z 8 lat temu. A nie wie pani przypadkiem, gdzie mieszka jego siostra? Niestety, tego nie wiedziała. Nie odnaleźliśmy siostry Misola w Radości. Nikt nie umiał nam o niej nie powiedzieć. Ulotniła się jak kamfora. Ale czemu dopiero w roku 1953? To mi dało dużo do myślenia. Chwilowo dalsze poszukiwania utknęły na martwym mi punkcie. Rozesłanie listów gończych według nazwiska nie pomogłoby w ogóle. Misolów jest w samej Warszawie kilkunastu. W Polsce znalazłoby się na pewno kilka tysięcy kobiet o tym nazwisku. Zacząłem kombinować, odwołując się do własnej wyobraźni. Spróbowałem wczuć się w obecną sytuację rzekomo nieżyjącego przestępcy. Gdybym na przykład popełnił przestępstwo z chęci zysku, z pobudek materialnych, to co bym robił obecnie? Usiadłem za biurkiem w komendzie na Karowej i przymknąwszy oczy zacząłem sobie wyobrażać siebie samego w roli bogacza, któremu nie brak ptasiego mleka. Powiedziałem sobie, załóżmy, że mimo wszystko złotnik dopuścił się defraudacji, a ja go obserwowałem i podszedłem. Dzięki przestępstwu, popełnionemu w pociągu na osobie złotnika, zdobyłem, powiedzmy, całą walizkę kosztowności. Złoto, brylanty. Starczy ich, bym do końca życia nie potrzebował się martwić, co będzie jutro. A więc przede wszystkim, po pobieżnym obliczeniu postanawiam, że od czasu do czasu będę to lub owo sprzedawał. Tak zwanych ludzi lokujących jest przecież u nas jeszcze sporo, wystarczy przejść się po sklepach centrali jubilerskiej, ale zasoby, jakie posiadam, przekraczają wielokrotnie możliwości wydania ich tylko i wyłącznie na życie. Kupuję więc willę lub część willi pod Warszawą. Kupuję wóz. Urządzam się i ubieram. W tej chwili nachodzi mnie myśl, no dobrze, ale co na to mówią sąsiedzi? Widzą przecież, że nigdzie nie pracuję, a pieniądze, jak się to mówi, lecą. Z tego powodu trzeba sobie znaleźć jakieś zajęcie od oka gdzie? W przedsiębiorstwie państwowym? Tam można, moim zdaniem, z ledwością związać koniec z końcem. Pojawiają się jednakże w gazetach ogłoszenia typu poszukiwany wspólnik i kapitał sęk w tym, żeby znaleźć wspólnika, który umożliwiłby jaki taki, powiedzmy, nawet skromny wobec włożonego kapitału, dochód. Teraz moja sytuacja jest jasna, będzie się to nazywało prowadzeniem interesu. Wypada przecież, żeby człowiek w dzisiejszych czasach miał jakieś zajęcie. Na czym można zarobić? Można zarobić na zegarmistrzostwie, na mechanice precyzyjnej, na jakimś, powiedzmy, kulturalniejszym niż szewstwo rzemiośle. Staję się wobec tego wspólnikiem. To jest moje życie, oficjalne życie na co dzień. Ale to życie jest czcze i puste. Nie ma człowieka, który poprzestawałby tylko na swoim zawodowym zajęciu. Każdy szuka rozrywek po pracy, chce chodzić do kina, teatru, uczęszczać do lokali. Skoro już mam forsę, nie stoi na przeszkodzie zabawom w lokalach nocnych i na dancingach. W lecie, może, zimą, Zakopane. A w tak zwanych martwych sezonach, stolica, Warszawa. Myśląc w ten sposób usiłowałem wyobrazić sobie miejsca, w których mógłbym spotkać Misola, miejsca, do których prawdopodobnie uczęszczał. W tej chwili nad morzem go pewnie nie będzie. Mamy połowę maja. Zdaje się, że w górach pogoda nie jest w tej chwili najlepsza. Misol powinien więc być w Warszawie. Przemawiał za tym wystrzał nieopodal fortu Mokotowskiego. I przemawiał również za faktem pobytu Misola w Warszawie mój instynkt. Po latach pracy w każdym zawodzie wyrabia się w człowieku rutyna, którą można by nazwać instynktem. Porozumiałem się z dwoma kolegami, którzy w tym samym czasie prowadzili dochodzenia w sprawie pewnej, dość rozgałęzionej szajki waluciarzy. Od dawna wiadomo, że większość przestępców nie może się oprzeć chęci uczęszczania do lokali nocnych. Czym grubsza ryba, tym lokal będzie wytworniejszy i droższy. Oni sami zdają sobie sprawę z grożącej im dekonspiracji, a jednak atmosfera zabawy, dodajmy jeszcze, w towarzystwie kobiet, ma w sobie wos, czemu nie mogą się oprzeć. Rozdzieliłem więc między kolegów fotografię Misola. I sam jeszcze tego samego wieczora udałem się na 6. piętro do cedetu, a następnie do kaskady. Zbliżała się 4 rano, kiedy podszedł do mnie pewien znajomy kelner, mrugając porozumiewawczo, telefon, panie szefie. Dzwonił jeden z kolegów, przyjdź, ale za rezultat nie ręczę. Jest ktoś, zdaje się, taki w Polonii. Kiedy zjawiłem się pod Polonią, okazało się, że ktoś taki wsiadł już do własnego wozu, parkował na Nowogrodzkiej za dawną Romą i właśnie odjechał, ale kolega, który podążył za nim, zapisał numer. Ledwo doczekałem rana. Rano okazało się, że wóz należy do jednego z dyrektorów departamentu w pewnym ministerstwie. Gdybym wymienił nazwisko, chwycilibyście się z pewnością za głowę. Damą, która była w towarzystwie dyrektora, okazała się jego własna żona. Sprawdziłem to, telefonując po prostu do mieszkania i podając się za kelnera, który pragnie zwrócić 20 złotych, przypadkowo doliczone do rachunku. Rozanieliła się na to, mówiąc, że po raz pierwszy spotyka w Polsce podobnie uczciwą obsługę. Odpowiedziałem chytrze, że pamiętam pana dyrektora z dawnych czasów z Krakowa i że dlatego dzwonię. Usłyszałem w odpowiedzi, że to pomyłka, że myśmy od 46 do 52 byli w Stanach Zjednoczonych na placówce. Tu mogłem już przerwać rozmowę. To wykluczało stanowczo podejrzenia o tak zwane podwójne życie. Rzeczony dyrektor, gdyby był nawet misolem, nie mógłby popełnić przestępstwa, ponieważ znajdował się poza krajem. Sprawdziłem dodatkowo, dzwoniąc do MSZ-u. Nie. W tym czasie nie przyjeżdżał w ogóle do kraju. Opowiadam wam o tym, ażebyście mogli uzmysłowić sobie, jak bardzo zagmatwało się znowu śledztwo i jak bardzo mnie ono znowu zaabsorbowało. Jadę do Krakowa. Jeśli dasz zdjęcie, to tam rozejrzę się przy okazji również za tym twoim facetem, odezwał się do mnie któregoś dnia jeden z kolegów. Dałem mu fotografię i chwilowo zająłem się pewną, zresztą niezbyt skomplikowaną, ale wymagającą szybkiego rozwiązania sprawą krociowej kradzieży. Zamknąłem ją po upływie tygodnia i, prawie w chwili, kiedy kładłem mój podpis na wniosku dla prokuratury, przyszedł telefonogram. Kolega posyłał mi z Krakowa numer rejestracyjny wozu, który powinien garażować w Warszawie, wozu, którego używał ktoś podobny do powiększonej fotografii scan karty. Dałem ten numer jednemu z młodszych towarzyszy, polecając, żeby sprawdził. Otóż ten wóz, mimo że miał tabliczkę warszawską, nie był w Warszawie w ogóle rejestrowany. Udałem się do Wydziału Komunikacyjnego PRN. Karta wypadła po prostu z akt, znajdowała się osobno, ponieważ Pobieda nosząca ten numer została przed kilku tygodniami skradziona. Odkryliśmy więc przypadkowo sprawców kradzieży Pobiedy, co nie miało, rzecz jasna, żadnego związku z właściwym tokiem naszych poszukiwań. Przyszedł znowu moment, że wszystko rwało się i plątało, a zegar stojący na szafie na wprost mego biurka nie dawał mi spokoju, przypominając bez przerwy misol, misol. Zamknąłem go znowu, jak kiedyś, w szafie pancernej. Ponieważ jednak i stamtąd nie ustawał w natrętnym gadulstwie, wyszedłem któregoś popołudnia, ażeby się po prostu od niego odczepić. Poniosło mnie właśnie przez Plac Zwycięstwa do Saskiego Ogrodu, a następnie na Bagno. Przystanąłem mimowoli po drugiej stronie ulicy, spoglądając na dom, w którym mieszkał kiedyś ten, dziś oficjalnie nieżyjący, byłem tego pewny, sprawca zabójstwa, dokonanego na osobie złotnika. Zapaliłem papierosa, usiłując odnaleźć oczyma okno pokoju, w którym narodzić się musiał kiedyś sprytny plan. Przejechał go, rzekomo, pociąg w radości. Dziwne, że zachowała się właśnie karta, i to w stanie niepozwalającym wątpić w to, że nie tyle zachowała się, ile raczej celowo została zachowana. Czy misol wykorzystał jakiś wypadek, czy też dopuścił się wtedy swojego pierwszego przestępstwa? A może szykuje nową niespodziankę? Dlaczego strzelał po nocy obok fortu Mokotowskiego? Może zaktywizował się po 6 latach? Może już spłukał do szczętu wszystko, co udało mu się zrabować? Może przypomniał sobie swoje dobre czasy? Wiedziałem już o misolu to, czego nie wiedziała o nim, zdaje się, jego siostra, z którą utraciliśmy kontakt. Wiedziałem o tym, czego nie dowiedział się ani złotnik, ani żaden z personalników w ministerstwie. Misol zaczął pracować przed wojną w policji kryminalnej. Ten, nakryty na jakimś oszustwie czy wyłudzeniu, złoty młodzieniec poszedł na służbę policji kryminalnej, wiedząc, że w ten sposób uchroni się od odpowiedzialności. Dowiedziałem się o tym przypadkowo od pewnego nieczynnego już zresztą kieszonkowca. Spotkałem go na ciuchach. Przecież według mojej hipotezy misol, posiadając forsę, musiał zaglądać również na bazar Różyckiego. Wyrwał mnie z rozmyślań czyjś przyciszony do szeptu głos. Obejrzałem się odruchowo. Był to dozorca domu sprzeciwka. Panie władzo? Pan się pytał niedawno o niejakiego Misola. Mnie się coś zdaje, wiesz pan, że on żyje. Głowę bym dał, żem go widział. Nawet myślałem o tym, by pana odnaleźć. Rozejrzałem się wkoło. Ulica Bagno była prawie pusta. Większość sklepów zamknięto, jak zwykle w tej dzielnicy prywatnej inicjatywy, już o godzinie 5. Gdzie go pan widział? Dozorca strzyknął śliną w rynsztok i kładąc ręce do kieszeni odezwał się ostrożnie. Wczoraj taki jakiś podobny oddawał koło do reparacji. Jest, panie władzo, warsztat wulkanizacyjny, zaraz przy hali Mirowskiej. Przyjechał zieloną taksówką. Powiedzieli, że mu dziś po południu to koło oddadzą. Przeszliśmy bliżej kościoła Wszystkich Świętych, gdzie stało właśnie kilka taksówek. Chodziło mi o to, ażeby możliwie dokładnie określić markę wozu. Dozorca nie wahał się. Był to dość często spotykany Opel Kadett. Spostrzegłszy znajomego taksówkarza, poprosiłem, aby mnie podwiózł do hali Mirowskiej. Nie wahał się ani chwili. Przetarłem oczy, czy czasem nie śnie. Podobny Opel, tylko zielonej barwy, stał mniej więcej w tym miejscu, gdzie są kasy biletowe, przy samym murze. Obok zakładu wulkanizacyjnego przystanął jakiś traktor z przyczepami, właściciel Opla nie mógł więc podjechać bliżej. Nie namyślając się wiele, wymieniłem szoferowi nazwiska kolegów, którzy powinni znajdować się w tej chwili na służbie w komendzie. Poleciłem mu jechać natychmiast na Karową, a sam odbezpieczając pistolet, podszedłem w stronę zielonego Opla. Jego właściciel mógł w każdej chwili nadejść. Gdybym wam powiedział teraz, że nie byłem zdenerwowany, mijałoby się to z prawdą. Czułem instynktownie, że jestem na tropie przestępcy sprzed 6 lat, że zbliża się moment rozwiązania sprawy, która przecież nie rokowała już żadnych nadziei. Mogło jeszcze narosnąć mnóstwo przeszkód, jednakże jedno nie ulegało dla mnie wątpliwości, właścicielem wozu jest Misol i za chwilę spotkam się z nim oko w oko. Godzinę temu, wychodząc z Karowej, nie myślałem już w ogóle o tej sprawie. Możecie mi wierzyć, naprawdę tak było, zaprowadził mnie na Bagno instynkt. Pomału zza zakrętu, od strony warsztatu wulkanizacyjnego, wytoczyło się koło, a za nim ukazała się postać dobrze ubranego mężczyzny. Zrzucił marynarkę, był tylko w swetrze z krótkimi rękawami, a tocząc kołem miał na dłoniach zaoliwione żoferskie rękawice. Pomyślałem, że szczęście mi sprzyja. Jeśli bowiem ma broń przy sobie, zanim zdoła ją wydostać, strzelę. Przytoczył koło i wydostawszy z tyłu Opla narzędzia, zaczął je przymocowywać. Nie zwracał na mnie przy tym najmniejszej uwagi, a i ja powstrzymałem się z odkryciem kart, oczekując przyjazdu kolegów. Niestety, minuty oczekiwania przedłużały się. Misol spakował już narzędzia. Wrzucił rękawice pod siedzenie wozu, otrzepał kurz z pięknych, kamugarnowych spodni i zarzucił na plecy marynarkę. Przyjrzałem mu się spod oka. Wyglądał znakomicie. Opalony i wysportowany, odznaczał się chyba niemałą siłą fizyczną. Jego rozrośnięta, ogorzała twarz emanowała spokojem i pogodą. Pachniał świeżo wodą kolońską, jakby dopiero co wyszedł od fryzjera. Włosy jasnego koloru miał zaczesane na poleczkę. Nie było ani śladu po tak charakterystycznych, krótkich francuskich wąsikach z fotografii na kenkarcie. Jednak, mimo że policzki wypełniły mu się bardzo od czasu sporządzenia tamtego zdjęcia, nie ulegało dla mnie kwestii. Mieliśmy do czynienia z jedną i tą samą osobą,